Witajcie! To jest ostatni, chyba, odcinek na temat wzmacniaczy ultraliniowych. Zajmiemy się artykułami, które zostały opublikowane po gorączce złota, po sporach o najlepszy kawałek tortu, więc myślę, że są dosyć obiektywne. Jeden z tych artykułów wyjaśnia działanie układu ultraliniowego, a drugi z artykułów przedstawia pewne badania. Także myślę, że warto się z tymi artykułami zapoznać i zobaczyć, co mają do powiedzenia. Dostępne są na stronie r i można je tam przeczytać w oryginale. ULTRA LINEAR OPERATION THE RADIO CONSTRUCTOR LISTOPAD 1953 ROK Ta ilustracja z tego magazynu pochodzi. ULTRA LINEAR albo DISTRIBUTED LOADING czyli obciążenie rozproszone jest stosowane w celu zmniejszenia zniekształceń harmonicznych w pentodzie tetrodziewiązkowej we wzmacniaczach przeciwsobnych. Ultraliniowa lub rozproszona metoda obciążenia stopnia wyjściowego przeciwsobnego we wzmacniaczu audio jest znana od kilku lat i została po raz pierwszy zastosowana we wzmacniaczu produkowanym komercyjnie tuż po wojnie. Polega ona na rozłożeniu impedancji obciążenia. Pomiędzy siatką ekranującą a anodą. Tutaj mamy anodę. Lampy wyjściowej, lampy mocy. Ma to na celu uzyskanie redukcji zniekształceń harmonicznych, które wprowadza stopień mocy. W swojej podstawowej formie obwód wygląda tak, jak widzicie na rysunku. Układ różni się od tego zwykle używanego tym, że siatka ekranująca jest podłączona do uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. A to sprawia, że część obciążenia jest wspólna. To jest wspólna część obciążenia. I jest ona wspólna zarówno dla siatki ekranującej, jak i dla obwodu anodowego. Jeśli punkt poboru zostanie przesunięty z punktu C do punktu A, to będziemy mieli taką sytuację, że w punkcie C lampa zachowuje się jak trioda, a jeżeli znajdzie się w punkcie A, Lampa będzie zachowywała się jak tetroda. Jeżeli będziemy przesuwać punkt odczepu stopniowo od C do A, to charakterystyka będzie zmieniała się od triodowej do tetrodowej. Wpływ, jaki ma to na charakterystykę prądu anodowego i napięcia anodowego, to pokazano na innej ilustracji. Ten zestaw krzywy, który widzicie, wskazuje sposób, w jaki zmienia się kształt krzywej w miarę dostosowania punktu odczepu. No i zobaczmy, mamy A, no to krzywą mamy jak dla tetrody. Mamy C, to krzywą mamy jak dla triody i pośredni punkt prostuje nam w pewnym zakresie. Oczywiście, bo tu jak widzicie i tak mamy łuk, więc prostuje nam w pewnym zakresie tą Prostą, i tu pewnie nasycenie lampy będzie, saturacja, i znowu się nam ta prosta zakrzywi. Jest liniowy ten fragment tutaj, i ten liniowy fragment wykorzystujemy. Ze schematu obwodu będzie wynikało, że układ jest praktycznie tetrodowym stopniem wyjściowym, działającym z ujemnym sprzężeniem. No i faktycznie tak jest. Tutaj mamy ujemne sprzężenie i jest to tetrodowy stopień. Wraz ze wzrostem sprzężenia zwrotnego przyłożonego do ekranu zmniejsza się dopuszczalne kołysanie anody z powodu odcięcia prądu anodowego w ujemnym półokresie. A to w przypadku działania w układzie przeciwsobnym. Wiecie, że działają lampy na zmianę. Zmniejsza to maksymalną wydajność. Optymalny punkt poboru na transformatorze wyjściowym, będzie zależał od zastosowanego typu lamp, czyli te punkty są związane z lampami. Najczęściej ten punkt znajduje się 20% w odległości od napięcia HT. HT to jest napięcie zasilania lodowe i zmniejsza to dostępną moc wyjściową lampy jakieś 10%, ale zniekształcenia można zmniejszyć nawet o 50% w stopniu przeciwsobnym. Charakterystyka siatki ekranującej lampy wprowadza element nieliniowy do obwodu sprzężenia zwrotnego tutaj, co może spowodować wzrost parzystych zniekształceń harmonicznych w stopniu asymetrycznym. Czyli widzicie, że stosowanie układu ultraliniowego do stopnia asymetrycznego nie przynosi takich samych skutków jak w stopniu przeciwsobnym. Myślę, że w tym układzie lepiej jest zastosować obciążenie rozproszone przez włączenie części uzwojenia transformatora do obwodu katody. Jednak w przypadku stosowania układu przeciwsobnego, harmoniczne parzystego rzędu mają tendencję do znoszenia się w obwodzie obciążenia, wiecie, jeden prąd płynie w jedną stronę, drugi w drugą, parzyste się znoszą. Także ma ten układ pewną zaletę. W tych warunkach układ ultraliniowy oferuje swoje główne zalety, czyli redukcję zniekształceń kosztem jeszcze niewielkiego spadku sprawności energetycznej, połączonej ze znacznym zmniejszeniem rezystancji wyjściowej wynikającej z ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ogólnie zaleca się stosowanie sprzężenia zwrotnego do wzmacniacza audio w szeregu oddzielnych pętli, z których każda obejmuje minimalną liczbę stopni. W ten sposób przesunięcia fazowe. Każdej z tych pętli jest niewielkie, a stabilność i odpowiedź wzmacniacza zachowana. Ultraliniowy obwód obejmuje tylko stopień mocy. Pozostawia więc konstruktorowi swobodę wyboru pozostałych stałych obwodów bez dodatkowych trudności związanych z bardziej konwencjonalnym sprzężeniem zwrotnym w szerokiej pętli. Chodzi o to sprzężenie aż na stopień wyjściowy, globalne tak zwane. Rozważając, Obwód polaryzacji ultraliniowego sprzężenia zwrotnego ważne jest, aby zbocznikować rezystor katodowy pojemnością o dużej wartości np. 100 mikroFaradów. Na koniec uwaga na temat transformatora głośnikowego. Rozsądne jest stwierdzenie, że każdy wzmacniacz jest tak dobry, jak transformator wyjściowy, a zakup taniego komponentu jest fałszywą ekonomią. Różne uzwojenia i sekcje uzwojenia transformatora są sprzężone przez złożony system reaktancji rozproszonej, która może powodować duże przesunięcia fasowe przy wyższych częstotliwościach. To z kolei może powodować powstawanie pików w odpowiedziach częstotliwościowych, a w ciężkich przypadkach może spowodować niestabilność. Kłopotów tego rodzaju można uniknąć jedynie przez zastosowanie ściśle spasowanych i ułożonych uzwojeń. Chodzi o to, że nawijamy zwój przy zwoju wypełniając karkas od brzegu do brzegu. Pamiętajcie też, mówiłem wcześniej, że przekładki ich różne grubości mogą powodować zwiększenie reaktancji rozproszonej. Trzeba ograniczyć pojemność własną, Transformatora do minimum, i także reaktancję rozproszoną, a można to zrobić tylko i wyłącznie przez użycie bardzo dobrego transformatora głośnikowego. Drugi z artykułów z doświadczeniem pochodzi ze strony r-type.org i jest to artykuł. Tetrody ze sprzężeniem zwrotnym na siatce ekranującej z Wireless Word ze stycznia 1956 roku. W artykule czytamy, po pewnym okresie ostrożności czy też niepewności prowadzącym w niektórych kręgach do nieskrywanego sceptycyzmu ultraliniowy stopień wyjściowy niewątpliwie pozostanie obecny. A co chodzi z tym sceptycyzmem? Artykuł numer 3, Amplifiers and superlatives. E Odnosił się krytycznie do artykułu numer 2 ultra Ultralinear Amplifier. To jest bazowane na artykule numer 1 e, pana Blumeina, British Patent z 1937 roku. Tam odpowiedni numer dotyczący rozproszonych obciążeń. Mamy też doświadczenie, na podstawie którego ten artykuł jest przygotowany. Ultralinear Amplifiers by Langford Smith i Chesterman z Radioelek Radiotronika australijskie czasopismo tom 20, numer 5 maj 1955 rok, i ilustracje, które będą prezentowane w, tym, w tej części filmu są oparte na rysunkach właśnie z tego magazynu. Za wyjątkiem pierwszej ilustracji, do której właśnie wracamy. Szkoda jednak, że panowie Hafler i Keroes popularyzując ten układ dla wzmacniaczy mocy wybrali termin, który nie jest zbyt szczęśliwy. Bo jeżeli cokolwiek znaczy, to sugeruje, że charakterystyka przenoszenia została wygięta poza liniowością, poza obszarem liniowości i dlatego nadal jest zakrzywiona. Co to za obszar liniowości? No to jest ten fragment. Tutaj mamy nasycenie lampy no, i tutaj mamy ten zakres początkowy, który także jest ugięty, jest nieliniowy. Zaproponowano kilka alternatywnych opisów, i najbardziej chyba adekwatnym byłoby praca triodo tetrody, ale ten opis nie oddawałby sprawiedliwości obwodowi, ponieważ chociaż w skrajnych punktach odczepienia transformatora do siatki ekranującej, lampa niewątpliwie działa jako trioda albo tytroda, to pośrednie punkty odczepu nie zapewniają stopniowego przejścia jeśli chodzi o zniekształcenia z jednego zestawu cech do drugiego. Gdy punkt zaczepienia ekranu jest odpowiednio ustawiony charakterystyka przenoszenia jest prawie liniowa. Przypominam rysuneczek. A zniekształcenia są mniejsze niż w przypadku połączenia tetrody lub triody. Oczywiście jest jakiś współczynnik Takiej pracy, który nie występuje w jednym skrajnym stanie albo w drugim skrajnym stanie, więc tryb triodotetrody jest mylącym uproszczeniem. Ale jeżeli nazywamy to obwodem ultraliniowym, to podkreślamy szczególny charakter jego działania, no i nie musimy zgrzytać zębami, z tym określeniem, poza prostoliniowością, żeby nie być dosłownym beyond the linear. To jest obwód użyty przez panów Langforda-Smitha i Chestermana jako podstawa do pomiarów mocy wyjściowej i zniekształceń. Nomenklatura ultraliniowa, nawiasem mówiąc, została przyjęta przez panów F. Langforda-Smitha i A.R. Chestermana. Oni też niedawno przeprowadzili wyczerpujące eksperymentalne badania obwodu przeciwsobnego. Wyniki pomiarów z lampą KT66 zostały pokazane na tym rysunku, zaraz do niego przejdziemy, ale należy zauważyć, że zadali panowie sobie trud, aby dostosować rezystancję obciążenia i bias w celu uzyskania najlepszej wydajności w każdym punkcie poboru czyli podłączenia odczepu. Gwarantuje to, że efekty sprzężenia zwrotnego siatki ekranującej nie będą modyfikowane ani zaciemniane przez niekorzystne warunki pracy stopnia końcowego. Może zanim nie przejdziemy do omawiania tego wykresu, zobaczmy co tutaj jest. Tu mamy zniekształcenia i moc dla minimalnych zniekształceń. Tu mamy zniekształcenia i moc dla maksymalnej mocy wyjściowej. To są, przerywane są zniekształcenia. Ciągła linia to to jest moc. Z tej strony mamy układ połączenia w triodę. Z tej strony mamy układ połączenia w pentodę. A tutaj mamy proporcjonalne odczepienie transformatora. Z tej strony mamy moc wyjściową w watach. Z tej strony mamy podziałkę dla zniekształceń harmonicznych. Krzywa dla mocy maksymalnej pokazuje wyraźne minimum przy 15%, a podobne, chociaż mniej wyraźne minimum, tutaj przy około 20% mamy w warunkach minimalnych zniekształceń. Oba te minima mają mniejszą wartość niż zniekształcenia obecne w optymalnych warunkach pracy triody. Jakakolwiek redukcja zniekształceń w stopniu wyjściowym zmniejsza stopień ogólnego sprzężenia zwrotnego wymaganego dla danej wydajności wzmacniacza, a więc zwiększa margines stabilności, ale sama poprawa wydajności triody rzadko uzasadniałaby koszt dodatkowych odczepów. Ten zakres tutaj. Nie ma potrzeby odczepiania transformatora w tym zakresie. Mamy bardzo małą moc rzędu. Mocy dla triody i zniekształcenia identyczne jak w przypadku triody. Dopiero wybór gdzieś w tym zakresie powoduje zadziałanie układu ultraliniowego w trybie pracy przeciwsobnej. Prawdziwą zaletą działania układu ultraliniowego jest to, że wydajność triody w kwestii niskich wewnętrznych zniekształceń jest osiągana przy wydajności energetycznej zbliżonej do pentody. Tutaj na tym wykresie to. To jest tutaj. Dla danej mocy wyjściowej częstotliwości audio i poziomu zniekształceń można zastosować mniejsze lampy mocy i tańszy zasilacz z obwodem ultraliniowym, niż byłoby to konieczne w przypadku triod w stopniu wyjściowym. Dla danego napięcia zasilania anody i siatki ekranującej. Dostępna moc wyjściowa z pary lamp w obwodzie ultraliniowym jest zawsze mniejsza niż ta, jaką dają lampy działające jako pentody lub tetrody, a wzmocnienie napięciowe jest również mniejsze. Czasami twierdzi się, że pod warunkiem, że wzmacniacz ma margines stabilności zdolny do przyjęcia wyższego ogólnego sprzężenia zwrotnego, niezbędnego do zmniejszenia zniekształceń. Te same wyniki zostaną uzyskane przy normalnej pracy z pentodą. Ale czy na pewno? Langford Smith zwraca uwagę, że charakterystyka wzmocnienia napięcia dla stopnia pentodowego, na tym rysunku, jest daleka od liniowej. Widzicie zniekształcenia, jak rosną szybko. Też ucieka nam ta charakterystyka. Tu jest prosta liniowa, a charakterystyka wzmocnienia tego stopnia jest taka. Porównajmy sobie to z charakterystyką ultraliniową. Widzimy, że jest to prosta. Zniekształcenia też są dużo mniejsze total harmonic distortion, czyli całkowicie zniekształcenia harmoniczne. Do tego zakresu tutaj jest to prawie liniowy układ. Tutaj mamy potem nasycenie lampy. W układzie ultraliniowym przy pentodach sprzężenie zwrotne bliskiej pełnej mocy wyjściowej zostanie zmniejszone dokładnie tam, gdzie jest najbardziej pożądane. A teraz odniesiemy się do wątpliwości portalu Octoda w sprawie przekroczenia roboczych wartości napięcia nodowego i siatkowego wynikających z katalogu. Panowie Langford Smith i Chesterman napisali: Stwierdzono również, że ponieważ Maksymalny sygnał prądu katody jest mniejszy w przypadku ultraliniowym niż w przypadku pracy jako pentodowy, a wydajności prądu katody są w przybliżeniu takie same. Powinno być możliwe zwiększenie napięcia anody, aby podnieść moc wyjściową układu ultraliniowego do poziomu pentody. Innymi słowy, dlatego że pojemność katody jeżeli chodzi o prąd, jest ciągle taka sama, a mamy niższy prąd katody, możemy podnieść napięcie na anodzie, żeby ten prąd katody zwiększyć, żeby w układzie ultraliniowym był porównywalny do układu pentodowego lub tetrodowego. W obwodzie testowym używanym przez panów Langforda, Smefa i Chestermana można zauważyć, że zastosowano środki przeciw wzbudzeniu się wzmacniacza, a autorzy wspominałem o tendencji do niestabilności, którą przypisuje się wartości odczepów i związanych z nimi przełącznikami. Chodzi o to, że przełączniki mogą powodować w czasie przełączania niestabilność pracy układu. Tej tendencji do niestabilności w obwodzie ultraliniowym nie można przeoczyć. Jest to ściśle związane z konstrukcją transformatora głośnikowego, i zostało to omówione w innym miejscu. I rzeczywiście zainteresowanych odsyłam do wspomnianego portalu, ponieważ można tam znaleźć informacje o transformatorach do pracy w trybie ultraliniowym. Tutaj macie adres. Mechanizm działania obwodu ultraliniowego. Chociaż obwód zachowuje się, jeśli chodzi o redukcję wzmocnienia i impedancji wyjściowej, Zgodnie ze znanymi prawami obwodów sprzężenia zwrotnego i wykazuje płynne przejście od stanu pentody do stanu triody, konwencjonalne wzory sprzężenia zwrotnego nie uwzględniają spadku wartości krzywej zniekształcenia w krytycznym punkcie obciążenia ekranu, który zmienia się w zależności od typu lampy. Zasugerowano, że nieliniowość w charakterystyce siatki ekranującej do anody może przesunąć krzywiznę charakterystyki siatki sterującej. Ale nie można tego łatwo sprawdzić, ponieważ charakterystyki siatek ekranujących nie są podawane w katalogach przez producentów. Ale czy w zasadzie jest to właściwe wyjaśnienie? Jeśli zagięcie charakterystyki siatki ekranującej jest wystarczające, aby zniwelować krzywiznę siatki sterującej, Chodzi o te środki, ta w stosunku do tej. Przy stosunkowo niskich poziomach sprzężenia zwrotnego, np. 5% w przypadku lampy 6V6, to dlaczego nie dominuje i nie powoduje więcej niż obserwowane zniekształcenia, gdy sprzężenie zwrotne ekranu zbliża się do 100%, czyli trybu pracy triodowego? Niedawno opublikowana alternatywna i bardziej prawdopodobna hipoteza, przypominam, rok 56. Uwzględnia nieliniowość wynikającą z układu multiplikatywnego, gdy sprzężenie zwrotne jest przykładane do elektrody innej niż siatka sterująca. Wiadomo, że nieliniowość może zostać wprowadzona do liniowej charakterystyki lampy przez zastosowanie sprzężenia zwrotnego do siatki hamującej. Siatka hamująca jest w tym miejscu. Nie ma oznaczenia, bo to jest tetroda. Mamy siatkę hamującą w pentodzie. Ta forma zniekształcenia będzie obecna również wtedy, gdy charakterystyka siatki ekranującej jest sama w sobie liniowa. Matematycznie pokazano, że sprzężenie zwrotne można krytycznie dostosować, aby anulować określoną harmoniczną. No w praktyce to jest trzecia harmoniczna albo nieparzyste. A ponieważ wszystkie parzyste harmoniczne są już anulowane przez pracę przeciwsobną. Reszta musi składać się z nieparzystych harmonicznych wyższego rzędu. Analiza nie została rozszerzona na te wyższe harmoniczne, i chociaż indywidualnie mają one amplitudy zbliżone do eksperymentalnego progu pomiaru, nie jest bynajmniej pewne, że mogły nie zostać zwiększone przez ten sam proces, który zmniejszył znacznie silniejszą trzecią harmoniczną. W praktyce, sądząc po subiektywnej jakości wzmacniaczy ultraliniowych, które słyszeliśmy, efekt ten, jeśli występuje, jest pomijalnie mały. A badanie opłaciło się, zakładając, że zostały wykonane pomiary zniekształceń o wystarczającej precyzji, jeśli tylko rzuci więcej światła na podstawowe procesy działania układu ultraliniowego. Jeszcze raz rzut okiem na ten wykres. Jak widzicie, mamy jeszcze odniesienie do uznania autorstwa rysunków. Zaraz Wam pokażę, które to są rysunki. Szósty, drugi i piąty pochodzą z RadioTronics z Australii i są to z tego artykułu Pana Lackforda Smyta i Chestermana. I to są te rysunki. One pochodzą z tego artykułu. No, przedstawiają badania tych Panów. I jakie wnioski? Najszybszy wniosek jest taki, że układ ultraliniowy Haflera i Keroesa najlepiej stosować w układzie przeciwsobnym. Natomiast obciążenie rozproszone z tym uzwojeniem na katodę, czy po pierwotnej, czy po wtórnej stronie transmatora, lepiej stosować w układzie asymetrycznym niż układ ultraliniowy. Podsumowanie nieco dłuższe. Na pewno warto stosować układ ultraliniowy w obwodzie przeciwsobnym, tyle że musimy zadać sobie dużo trudu na nawinięcie transformatora głośnikowego o odpowiednich parametrach. Układ ten jest niezwykle czuły na reaktancję rozproszoną, na pojemności własne transformatora głośnikowego. Wiąże się to naprawdę z dosyć dużą pracą włożoną w nawinięcie transformatora głośnikowego. Jeżeli nie macie wprawy i obawiacie się, że reaktancja rozproszona waszego transformatora może być większa niż dopuszczalna, lepiej jest zrobić układ przeciwsobny na stopniu pracy pentodowym, jak na przykład nasz wzmacniacz foniki 600, i zastosować głębsze ujemne sprzężenie zwrotne. Ten wykres pokazał, że nie zawsze przynosi to odpowiednie i pożądane korzyści. Dlatego też najlepiej szukajcie transformatorów ultraliniowych w typie toroidalnym albo na rdzeniach ciętych RZC. A co do układów asymetrycznych, no tutaj bezwzględnie dobrze jest stosować. Układ z obciążeniem rozproszonym zamiast układu ultraliniowego, ze względu na to, że mogą nam wzrosnąć parzyste harmoniczne w takim układzie, ze względu na odcięcie prądu anodowego przez siatkę ekranującą. Jeżeli skupiliście się na poprzednim fragmencie filmu, to na pewno w pierwszym artykule dostrzegliście ten fragment. To by było tyle. A! Zapomniałem. Omówienie transformatora do układu ultraliniowego znajduje się co prawda na stronie rtype.org Zachęcam do zajrzenia, ale jeżeli oczekujecie, że następny odcinek będzie właśnie o transformatorze ultraliniowym, to muszę Was wyprowadzić z błędu, gdyż wrócę do wzmacniacza Williamsona, a odcinki o transformatorach głośnikowych poprowadzę w osobnej serii. Kto jest niecierpliwy, zapraszam do tekstu angielskiego. To wszystko. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że mój trud poświęcony w to tłumaczenie Wam się przyda. Cześć.